Moniko i Karolu, wysłuchaliście Bożego Słowa i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia? Moniko i Karolu, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu, w chorobie, w dobrej i złej dobie aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które Was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał napoczony łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe rękę. I wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pobłogosław Boże te obrączki, które poświęcamy w Twoim imieniu, spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Tą mniejszą. Żono, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Pocałunkiem potwierdzić tą swoją przysięgę, a my dajmy im duże